To, co pod płaszczykiem postępu próbuje nam sprzedać lewica, to nie jest żaden postęp. Według liberalnej lewicy postępem jest na przykład to, że pozwolimy na to, że każdy może sobie wybrać płeć. Para heteroseksualna, zdrowa, może mieć dzieci, dlatego tylko taka para ma w kontekście społecznym sens zawierania małżeństwa. To jest nauka przekazana przez Chrystusa obiektywnie, którą jako katolicy musimy uznawać za prawdę. Prawda jest obiektywna. Prawda jest niezależna od tego, co ludzie o niej myślą. To właśnie robią moderniści, że oni próbują z tymi liberałami się dogadywać. W listach papieża Franciszka, który próbuje stworzyć jakieś duszpasterstwo osób LGBT, nie może polegać żadne duszpasterstwo na tym, że akceptujemy czyjś grzech i mówimy, żeby sobie tak dalej żył, bo to nie jest duszpasterstwo. To jest prowadzenie kogoś prostą drogą do piekła. Do wmówienia wszystkim, że Kościół jest przeciwko postępowi. Dlatego właśnie rewolucja francuska była krwawa. Taki postęp Kościół musi zawsze popierać. Cześć, witam Was na kanale Okiem Tradycjonalisty. Ja mam na imię Ludwik. I dzisiaj porozmawiamy sobie o takim temacie, dlaczego Kościół powinien popierać postęp. Zasadniczo popiera postęp. I co to słowo znaczy? Temat troszeczkę taki clickbaitowy, ale zobaczycie, o co mi chodzi za chwilę. Zanim przejdę do tematu tradycyjnie, zachęcam Was do zasubskrybowania naszego kanału, jeśli tego nie zrobiliście. Kliknijcie też dzwoneczek, wtedy będziecie na bieżąco z kolejnymi filmami, bo YouTube powiadomi Was o kolejnym filmie. A od tego, czy obejrzycie nasze kolejne filmy, zależy to, jak nasz kanał będzie się dalej rozwijał. Zachęcam też do zajrzenia na nasz fanpage na Facebooku, gdzie troszeczkę mniej piszemy w ostatnim czasie, bo skupiliśmy się bardziej na nagrywaniu filmów. Ale wiadomo, Facebook ścina zasięgi, to zabiera nam dużo czasu na pracę pisania tekstów, ale niewiele z tego wychodzi i niewiele się te teksty rozchodzą. Ale możecie tam zajrzeć, bo czasami coś się będzie jednak pojawiać. I jeżeli chcecie, zachęcamy Was też do wsparcia naszej działalności na Patronite. Dziękujemy bardzo za dotychczasowe wpłaty wszystkim naszym patronom. Dzięki Wam właśnie nasz kanał się dalej rozwija i dzięki Wam filmy pojawiają się regularnie i coraz częściej. I życzymy sobie tego, żeby dalej się ten kanał rozwijał, ale nie tylko kanał, ale o tym możecie poczytać na Patronite, jakie mamy jeszcze plany rozwoju Okiem Tradycjonalisty. I przypomnę też, że każdy z naszych patronów co miesiąc dodatkowo bierze udział w konkursie na Tradiboxa, gdzie losujemy jedną osobę z tych patronów i ona wygrywa takiego Tradiboxa, który jest bardzo atrakcyjny, bo tak naprawdę nawet już przy wpłacie 5 zł możemy wygrać coś, co jest warte zdecydowanie powyżej 200 zł, bo jak zobaczycie sobie zawartość tej paczki, gdzie film z pakowania teraz się gdzieś tutaj wyświetla na ekranie, to dowiecie się, że naprawdę były to wartościowe przedmioty, które są bardzo przydatne dla katolików i takie też dosyć nieoczywiste. I przejdę teraz do właściwego tematu odcinka. Postęp. Postęp to jest słowo, które zostało zawłaszczone przez liberalną lewicę. Postęp rozumie się dzisiaj jako negowanie rzeczywistości tak naprawdę. Bo według liberalnej lewicy postępem jest na przykład to, że pozwolimy na związki homoseksualne. Albo pozwolimy na to, że każdy może sobie wybrać płeć. Albo pozwolimy na to, że każdy ma prawo do wyboru dowolnej filozofii i żadna nie jest moralnie pozytywna lub negatywna. Wszystko zależy tylko od wyboru. Czyli wszystko jest relatywne. Według liberalnej lewicy to jest postęp. Ale to nie jest postęp. To jest negacja rzeczywistości. To jest negacja faktu, że prawda jest obiektywna. Prawda jest niezależna od tego, co ludzie o niej myślą. Większość osób może być przeciwko temu, że słońce świeci, ale słońce dalej świeci. I to jest fakt. Prawda jest obiektywna. Rzeczy, które są subiektywne, to są rzeczy bardzo mało istotne tak naprawdę z punktu widzenia społecznego. Rzeczy subiektywne to są takie, na przykład co komu smakuje, na przykład czy ktoś woli, nie wiem, zupę pomidorową czy rosół, to jest rzecz subiektywna. I takie rzeczy faktycznie są subiektywne, ale rzeczy, większość rzeczy, o których mówimy w polityce, to są rzeczy obiektywnie słuszne. Czyli to, czy należy bronić naszego kraju, czy nie. Obiektywnie oczywiście należy bronić naszego kraju. To, czy należy chronić życie, czy nie. Oczywiście trzeba chronić życie ludzkie za wszelką cenę. I to jest fakt. To, że ktoś jest mężczyzną, czy kobietą, to jest fakt biologiczny. To, czy dany związek ma sens, czy nie, nie abstrahując już temat, kwestię moralną, mówię o samym jakby społecznym kontekście, para homoseksualna nie może mieć dzieci, więc społecznie jest bezużyteczna. Para heteroseksualna, zdrowa, może mieć dzieci, dlatego tylko taka para ma w kontekście społecznym sens zawierania małżeństwa. Bo celem małżeństwa jest oczywiście posiadanie dzieci. Więc jakby tutaj jest zanegowanie tych wszystkich podstawowych rzeczy, prawd,
o których mówimy. Oczywiście wiadomo, że homoseksualizm w nauce Kościoła to jest akt homoseksualny, jest grzechem wołającym o pomstę do nieba i jakby cała ideologia LGBT opiera się na tym, żeby zanegować ten fakt, bo to jest fakt, że to jest grzech wołający o pomstę do nieba. To nie jest tak, że my sobie wybraliśmy, że tak jest. To jest nauka przekazana przez Chrystusa, obiektywnie, którą jako katolicy musimy uznawać za prawdę. Obiektywną, nie subiektywną, obiektywną prawdę. Więc jeżeli tak zostało to przekazane, to nie możemy tego zanegować nagle. Stwierdzić, że dobrze, to już Chrystus się mylił, bo lewica sobie tak wymyśliła. Nie, nie można tak powiedzieć. Dlatego to, co pod płaszczykiem postępu próbuje nam sprzedać lewica, to nie jest żaden postęp, tylko to jest coś, co neguje w ogóle sens człowieczeństwa i neguje istnienie prawdy jako takiej w ogóle. Na tym polega cały ten liberalizm. I to jest coś, z czym Kościół nie może się dogadać. To właśnie robią moderniści, że oni próbują z tymi liberałami się dogadywać. Widać to na przykład w ustawach, nie wiem, w listach papieża Franciszka, który próbuje stworzyć jakieś duszpasterstwo osób LGBT, nie polegające na tym, na czym powiedziałem, czyli na nawracaniu tych osób i w mówieniu twardym, że akt homoseksualny jest grzechem i to grzechem wołającym pomstę do nieba, że oczywiście jest nadzieja zbawienia dla każdego człowieka, tylko ta nadzieja musi się wiązać z nawróceniem, z porzuceniem grzechu, a nie z tym, że akceptujemy grzech i mówimy, że jest dobry. Na tym nie polega żadne, nie może polegać żadne duszpasterstwo na tym, że akceptujemy czyjś grzech i mówimy, żeby sobie tak dalej żył, bo to nie jest duszpasterstwo. To jest prowadzenie kogoś prostą drogą do piekła. Jest to sprzeczne w ogóle z zasadą miłości chrześcijańskiej. I nie możemy mówić o duszpasterstwach LGBT, bo LGBT to jest konkretna ideologia, która zakłada, że akt homoseksualny jest czymś dobrym wynikiem miłości, o czym mówiłem już w innym filmie, tak, kiedyś. A tak nie jest. Coś, co prowadzi do piekła, nie może być wynikiem miłości. Jest to obiektywny fakt. I to jest to, co pod płaszczykiem właśnie postępu próbuje nam mówić lewica. A prawdziwy postęp, taki jak Kościół popiera i musi popierać, nie polega na tym, żeby negować prawdę, tylko polega na tym, żeby pomagać człowiekowi w życiu doczesnym, tak żeby mógł osiągnąć zbawienie. Na tym polega postęp prawdziwy. I pamiętajmy, że Kościół taki postęp, tak rozumiany postęp, musi popierać. Taki postęp jest też jakby kontynuacją dzieła stworzenia. Pan Bóg stworzył świat i powiedział do człowieka, czyń sobie ziemię poddaną. To był nakaz, który miał spowodować to, że człowiek ma przekształcać przyrodę, to co jest mu dane, w ten sposób, żeby pomagało mu to w życiu. Oczywiście do celu ostatecznego, jakim jest zbawienie. To jest bardzo istotne. Tego celu nigdy nie można zapomnieć. On jest najbardziej istotny. Więc postęp rozumiany prawidłowo, to jest wszystko to, co nam pomaga w życiu doczesnym i nie neguje prawd wiary, tak żeby, a zasadniczo nawet je wspiera, tak żebyśmy mieli ułatwione to osiągnięcie zbawienia. Czyli wszystko, co pomoże się rozwijać rodzinom w sposób zdrowy, wszystko to, co służy Kościołowi, wszystko to, co ułatwia nam w pewnym sensie życie doczesne, tak żebyśmy mogli się skupić bardziej na sprawach duchowych, jest dobrze rozumianym postępem. I taki postęp Kościół musi zawsze popierać. Dlatego bardzo istotną kwestią jest to, żebyśmy wyrwali słowo postęp lewicy liberalnej. Bo to, co oni mówią o postępie, to jest zawłaszczenie sobie pojęcia, które oni sobie znaczenie jego wymyślili swoje i próbują mówić wszystkim, że takie jest obiektywne jego znaczenie. Nie jest takie obiektywne znaczenie. To, że lewica mówi, że jest postępowa, to my nie możemy w kontrze mówić, że my jesteśmy przeciwko postępowi. My musimy w kontrze mówić, że oni zawłaszczyli sobie słowo postęp i zmienili jego znaczenie. Oni wypaczyli to słowo. Słowo postęp nie jest złe. I postęp nie jest zły. Złe jest to, jak to się dzisiaj rozumie. I z tym należy walczyć. Natomiast to nie chodzi o to, żeby walczyć z samym postępem, tylko to chodzi o to, żeby zabrać im to słowo, które oni sobie przywłaszczyli i przywrócić mu właściwe znaczenie. I pamiętajmy, że postęp jest dobry wtedy, kiedy służy człowiekowi. I jest na chwałę Bożą. Wtedy postęp jest dobry. Wszystko, co, wszystkie wynalazki, które ludzie wynajdują, muszą nam pomagać w życiu. Wszystkie wynalazki są dobre o tyle, o ile one nam pomagają w życiu doczesnym. Na przykład, nie wiem, ułatwiają nam pewne rzeczy, powodują to, że możemy, nie wiem, lepiej skupić się na modlitwie dzięki temu, że mamy w pewnym sensie mniej pracy. Wtedy możemy bardziej się zwrócić ku sprawom duchowym. Tak jak na przykład, nie wiem, wynalazki prozaiczne typu pralka, lodówka i tak dalej. One nam pomagają w życiu doczesnym. W nich nie ma nic złego. I to jest postęp, który jest dobry. To oczywiście są starsze wynalazki. Tak samo internet, jeżeli go dobrze wykorzystamy do głoszenia na przykład Chrystusa, wtedy jest dobry.
I postęp rozumiany w ten sposób, że świat przechodzi do internetu sam w sobie, może nie jest najlepszy, bo oczywiście lepiej jakby ludzie mieli zdrową interakcję w świecie, to jest fakt. Ale to, że internet jest, już tego nie cofniemy. On już się pojawił i to jest rzeczywistość. Teraz od nas zależy to, czy będziemy w tym internecie, czy się od niego zdystansujemy. Jeżeli się od niego zdystansujemy, tak naprawdę zdystansujemy się od świata. I świat nie będzie znał postępu takiego, jaki Kościół rozumiał, czyli przerobienie internetu tak, żeby on pomagał ludziom we wzrastaniu do zbawienia, tylko będzie rozumiał postęp tak, jako internet jako miejsce, gdzie mają się rozprzestrzeniać najgłupsze, najbardziej bzdurne informacje, które mają jeszcze bardziej utwierdzać ludzi w relatywizmie, czyli w tym, że oni przez swoje uczucia mogą się definiować. I od nas zależy to, czy wrócimy do prawidłowo rozumianego postępu, czy postęp będzie zawłaszczany dalej przez liberalną lewicę, czyli przez lewactwo. Jeżeli to słowo postęp będzie zawłaszczane przez lewactwo, to Kościół będzie cały czas spychany jako coś, co hamuje postęp, bo tak będzie rozumiane przez większość społeczeństwa, a liberalna lewica będzie sobie dalej to pojęcie zawłaszczać i posuwać się do kolejnych postulatów. Pod płaszczykiem postępu wprowadzać negację rzeczywistości coraz większą. Co widać na Zachodzie? My jesteśmy 30 lat za Zachodem, dlatego że przez okres komunizmu u nas te prądy liberalnej lewicy tak naprawdę nie wchodziły do Polski. I dwa, że społeczeństwo mieliśmy troszeczkę bardziej, powiedzmy, konserwatywne w tym rozumieniu wartości tradycyjnych. Natomiast trzeba pamiętać, że u nas w pewnym momencie dojdzie do czegoś takiego jak na Zachodzie, gdzie tak naprawdę już hierarchowie kościoła w Niemczech są zwolennikami małżeństw homoseksualnych, co jest w ogóle absurdem, nie do pomyślenia, bo to nie służy w ogóle katolickiemu celowi małżeństwa i jest ukonstytuowaniem grzechu, jednego z najcięższych, wołających o pomstę do nieba. Do czegoś takiego prędzej czy później w Polsce dojdzie, jeżeli my nie postawimy temu tamy. My, katolicy, czyli ja i wszyscy wy, którzy to oglądacie. To od nas zależy, czy to pójdzie w tym kierunku, a nie... Katolicy nie powinni sabotować postępu i mówić, nie, nie, postęp jest zły, bo lewica ma postęp. My powinniśmy powiedzieć, nie, my odbieramy lewicy postęp. I my ukierunkowujemy świat dalej. Tak jak Kościół to zawsze robił. Trzeba pamiętać, że jeżeli w momencie, kiedy, prawda, jak wiemy, początki chrześcijaństwa to są czasy prześladowań w czasach, w ramach pogańskiego Rzymu, tak? Natomiast w sytuacji, gdzie powstał edykt mediolański, Kościół stopniowo zaczął ten Rzym przejmować. Rzym, który był wprost przeciwny Kościołowi, który zwalczał Kościół wprost i to fizycznie bardzo brutalnie. To jednak w momencie, kiedy pewne ukłony w stronę Rzymu, cesarz Konstantyn przekazał, to Kościół zaczął działać tak, żeby ten Rzym schrystianizować. I faktycznie cesarstwo rzymskie stało się cesarstwem chrześcijańskim po kilku latach, tak? Faktycznie. I to jest coś, co jest przykładem właśnie postępu, czyli tego, że to, co jest na przykład przeciwne Kościołowi, my chrystianizujemy. I powodujemy, że jest chrześcijańskie. I to samo było później. Po upadku Rzymu Kościół się nie załamał, że Rzym upada, że ten porządek chrześcijański ustalony w Rzymie upada, tylko schrystianizował od razu monarchie europejskie. I mamy cały jakby epokę średniowiecza opartą właśnie na chrystianizacji tych monarchii. Co było bardzo dobre, bo chrześcijaństwo się zaczęło rozrastać wtedy właśnie w państwach takich monarchicznych, pod panowaniem króla. Między innymi Polska oczywiście wtedy została schrystianizowana. W momencie upadku monarchii Kościół powinien skupić się na tym, żeby schrystianizować kolejne systemy, które się pojawiają. Bo to, że Rzym upadł, nie było końcem Kościoła, to, że monarchia upadła, też nie było końcem Kościoła. Powinniśmy po prostu jak najwięcej Chrystusa wnieść do świata współczesnego i schrystianizować cały ten postęp, który się odbywa teraz. Natomiast to, co często katolicy robią, to próbują ten postęp sabotować. To jest też duży błąd. Bo jeżeli będziemy sabotować postęp, oczywiście nie będzie wtedy Kościoła tam, gdzie powinien być, czyli w dynamicznie zmieniającym się świecie. To jest duży błąd. Ale też jest to coraz bardziej zakopywanie jakby Kościoła przez większość społeczeństwa. No bo większość społeczeństwa będzie widziała sabotowanie postępu jako bycie przeciwko społeczeństwu. Jeżeli Kościół będzie mówił, że postęp jest zły, to większość społeczeństwa będzie to odbierać na zasadzie, że Kościół jest wsteczniacki. Czyli chce wracać do średniowiecza, to co się często Kościołowi zarzuca. To się bierze stąd, że wielu katolików mówi, że postęp jest zły. I to jest to właśnie to, o czym ja mówię. Nie mówmy, że postęp jest zły. Postęp prawidłowo rozumiany jest dobry i nie bójmy się tego słowa. Słowo postęp ma inne znaczenie niż lewica liberalna by to chciała. Natomiast musimy jej to słowo odebrać. I tłumaczmy światu, że
my jesteśmy jak najbardziej za postępem. Kościół jest bardziej za postępem niż ktokolwiek inny, tylko postęp musi być prawidłowo rozumiany. I my w tym sensie za postępem jesteśmy, że chcemy, żeby człowiekowi było jak najlepiej w życiu doczesnym, żeby mógł osiągnąć zbawienie. Taki postęp my popieramy, ale nie popieramy tego, co pod płaszczykiem postępu robi liberalna lewica, czyli negacji prawdy. I to jest ta argumentacja, którą my powinniśmy używać. Nie mówienie, że jesteśmy przeciwko postępowi, bo lewica jest za postępem. To jest głupia dychotomia, która niczemu nie służy, tylko niszczeniu dalszemu kościoła i spychaniu go na margines społeczeństwa. W zachodnich społeczeństwach to widać, zwłaszcza we Francji, jak kościół jest nielubiany przez zdecydowaną większość społeczeństwa i katolicy są postrzegani jako osoby przeciwne państwu w ogóle, dlatego że przez długi czas się opierali za tym, że są przeciwko postępowi. Zamiast ten postęp chrystianizować, to byli przeciwko niemu. Oczywiście krwawa rewolucja we Francji była wymierzona w kościół. I to jest oczywiste. Natomiast w pewnym sensie trzeba powiedzieć, że Kościół zbyt późno na pewne rzeczy odpowiedział tam. Na przykład na to, że pewna część społeczeństwa zyskowała świadomość społeczną, ale też była duża bieda w społeczeństwie. I to zostało wykorzystane przez osoby, które były wrogie Kościołowi, do powiedzenia, patrzcie, Kościół jest przeciwko postępowi. To zabijajmy tych hierarchów, niszczymy katolicką kulturę. I tak powstała rewolucja francuska. Dlatego była tak krwawa i dlatego była przeciwko Kościołowi. Bo ktoś wykorzystał procesy społeczne do wmówienia wszystkim, że Kościół jest przeciwko postępowi. Dlatego właśnie rewolucja francuska była krwawa. Dlatego właśnie lewica i społeczeństwo zachodnie nienawidzą Kościoła, bo lewica zawłaszczyła sobie słowo postęp, a Kościół się go boi i katolicy zwłaszcza się go boją i mówią, że oni nie są za postępem. To jest powiedzieć, że postęp po prostu jest źle rozumiany i my jesteśmy za postępem, tylko dobrze rozumianym. I to jest ten błąd, który właśnie katolicy często popełniają moim zdaniem. I to jest to, na co chciałem zwrócić uwagę w dzisiejszym odcinku. Czyli nie bójmy się słowa postęp, musimy go odebrać lewicy, przywrócić mu właściwe znaczenie i być za postępem dobrze rozumianym. I to tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że w miarę jasno powiedziałem, o co mi chodzi. I zachęcam do śledzenia dalszej naszej aktywności i do następnego odcinka. Czołem!